Kwiaty we włosach potargał wiatr. Każdy włos rośnie średnio 4 lata. Tak mądre rzeczy, że po prostu zaproście wszystkich, kogo znacie. Co zrobić, żeby odżywić włos? To musimy myśleć o tym miejscu. Jaki my mamy stan skóry głowy? I lepsze oczyszczenie skóry głowy, i lepsze krążenie. Zmieniła pani moje życie. Teraz będę robić codziennie i oczywiście słomiany zapał, tak? O, jakie miłe. Bardzo. Nie, zabiorę ją pani. Bardzo proszę. Zabiorę ją. Ale bardzo proszę. Ja poproszę. Ale bardzo proszę. Kwiaty we włosach potargał wiatr. U pani doktor jest co targać, u mnie nie ma co targać, a my witamy wspaniałą kobietę, przesympatyczną, strasznie fajną. Przyjechała do nas z Katowic, ze swojej kliniki, pani doktor Barbara Szafarczyk-Mańkowska. Bardzo mi miło, dzień dobry. Pani doktor, trycholog. My tu miałyśmy, pani doktor, kilka eksperymentów z trychologami i włosologami generalnie. Tak. I muszę powiedzieć, że mnie nic mądrego po tym nie zostało. Z całym szacunkiem. W związku z tym zachwyciłam się po naszej rozmowie tym, co nam pani powie, co nam pani zaleci. Bo to są tak proste i tak mądre rzeczy, że po prostu zaproście wszystkich, kogo znacie. Bo to jest dla wszystkich. Dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodych, dla starszych. Nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj omawiamy temat, jak, co robić, żeby nam włosy nie wypadały, ale od razu wam mówię, nie pytajcie o kosmetyki, bo na to się umówiłyśmy na osobny temat. A teraz pierwsze pytanie do pani doktor. Tak. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadania włosów? Może tak zwróćmy uwagę na te w okresie okołomenopauzalnym, ale nie tylko. Jasne. Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Tak. Dlaczego wypadają włosy? To trzeba tutaj zwrócić uwagę na ten model, który ja przywiozłam z sobą, żeby w bardzo taki prosty sposób pokazać państwu, jak wygląda proces porostu włosów i dlaczego włosy w ogóle rosną i dlaczego wypadają. Tak? Dlaczego to musi być pełnione, żeby oczywiście się trzymały. Dobra. I to jest najistotniejsze. Tutaj mamy przekrój skóry i mieszek włosowy. Bardzo ważna rzecz w mieszku włosowym, brodawka włosowa, która jest... Zwana cebulką popularnie? Która ma w sobie cebulkę, tak? Która tak naprawdę to jest opuszka włosa, która jest unaczyniona i która wszystkie substancje aktywne, które mamy z organizmu, która sobie po prostu pobiera i dlatego rośnie włos. Czyli do niej dociera krew. Czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że co zrobić, żeby odżywić włos, to musimy myśleć o tym miejscu, a nie oczywiście o martwej łodydze, bo to, no bo co widzimy tutaj... Włos jest martwy, no bo nie boli, tak? Oczywiście, to jest, włos jest martwy, natomiast żywa część włosa jest właśnie pod skórą. A dowodem na to jest, że wyrwanie włosa boli. Oczywiście. Tak? Oczywiście, tutaj zresztą widzimy i zakończenia nerwowe, i zakończenia włosowate i gruczołojowe, to wszystko jest niesamowicie istotne, żeby włos ta łąka była dorodna. Dokładnie. I teraz musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że tak naprawdę każdy mieszek włosowy żyje sobie swoim życiem, tak? I te cykle są absolutnie niesynchronizowane. I no tak jak skóra, tak? Tak jak, dokładnie. I nam zależy na tym, żeby włos jak najdłużej przebywał w skórze, żeby był tam po prostu na miejscu. Nie spadł, nie spadł. Żeby nie spadł. I tutaj powinniśmy wszystko robić, żeby jak najbardziej odżywiać właśnie tą brodawkę włosową, która jest pod skórą. A tak? Kosmetyki do włosów tak naprawdę, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale moim zdaniem kosmetyki nie wnikają do krwiobiegu, czyli nie mają szansy trafić do tego miejsca. Prawda? Tak, to prawda. Dlatego są kosmetykami, ale leki trychologiczne już mogą wnikać, bo taka jest różnica między lekiem a kosmetykiem, że transdermalnie kosmetyk nie wnika do naczyń krwionośnych, a lek wnika. Tak. W związku z tym to wszystko, co my nakładamy na włosy, ma znaczenie dla włosa i co najwyżej powierzchni naskórka. Oczywiście. Tak? I tutaj oczywiście mamy powierzchnię naskórka, która jest niesamowicie ważna, bo ona cały czas
jest tak. wymieniana. Musimy tak? ją pielęgnować. Natomiast całe życie odbywa się w skórze właściwej. Czyli tutaj mamy brodawkę, tu mamy mieszek włosowy, tu mamy gruczoły łojowe i tu od tego wszystko zależy, więc bardzo tutaj musimy dbać o to. Dobrze. O tym porozmawiać. No ale pani doktor, jak tam zanurkować? Jak tam zanurkować? Oczywiście możemy mieć też chorobowe przyczyny wypadania oczywiście. Włosów, ale chyba tutaj nie mamy czasu, żeby te choroby omawiać. To, co ja bym tylko zarekomendowała, to żeby nie lekceważyć wypadania włosów jako objawu mówionego lekarzowi, nawet ogólnemu, prawda? Oczywiście. Niemniej jednak musimy zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę, bo wszystkim wypadają włosy i tak. zawsze będą wypadać. I całe szczęście. I oczywiście. I teraz musimy wszyscy znać ten cykl życia włosowego, który każdy włos rośnie średnio 4 lata, czyli od 2 do 7 lat i on ma swój cykl życia. Po tym czasie on odłącza się tutaj od brodawki włosowej, tak? I wysuwa i ten proces trwa 3 do 4 miesięcy. Fizjologicznie. I tak naprawdę w normalnej sytuacji, kiedy nie mamy żadnych chorobowych zjawisk, to od razu z tej brodawki włosowej kolejny włos wyrasta. A, czyli w kolejka mamy, jest, tak gęsiego idą się, te włosy, tak, gęsie, tak? Dokładnie. I w tym momencie, kiedy mamy, nie mamy żadnych problemów, to wypadanie włosów jest fizjologiczne, normalne. Ileś tam się traci i na ich miejsce ileś tam... I na ich miejsce rzeczywiście powstają nowe włosy i to nie powinno nas w ogóle po prostu stresować. No ale jeżeli przy każdym czesaniu nam zostaje na szczotce dużo włosów, nie musimy ich liczyć. Albo wyraźnie widzimy, że włosy nam się po prostu przerzedziły, bo znamy oczywiście. Je od urodzenia, tak, tak siebie. I to i jest wiemy. Bardzo dobry moment, kiedy powinniśmy zareagować, ponieważ nie pytamy koleżanki, ile tobie wypadło, a ile kolejnej wypadło, ponieważ każdy ma tą ilość... Swój cykl życia. Tak samo jak mamy inną grubość włosów, inną gęstość włosów, to jest genetycznie uwarunkowane. Natomiast ten cykl tu jest bardzo istotny, dlatego że musimy też wiedzieć, że musimy poczekać, to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Wszystko, tak? co jest związane z przydatkami skóry, dokładnie. Czyli skóra, włosy i paznokcie, wymaga cierpliwości. To, co zawsze mówiłyśmy przy programach pielęgnacyjnych, tak naprawdę poza bardzo silnie działającymi na przykład sterydami, to rezultaty kosmetyku 3 tygodnie minimum, żeby można było coś powiedzieć. Podobnie jest z włosami, podobnie jest z paznokciami. Dokładnie tak, tak. Te komórki odnawiają się dużo wolniej, niż na przykład komórki błony śluzowej, jelit tak. czy erytrocyty. Każde, tak. Jak wiecie o tym, każdy narząd ma swój cykl życia. Ale wracając do włosów. Tak. Czyli po pierwsze nie bagatelizujmy i nie będziemy tutaj robić wykładu z przyczyn chorobowych wypadania włosów. Istotny komunikat, nie trzymamy w tajemnicy przed lekarzem wypadania włosów, bo to może dać lekarzowi sygnał do chorób metabolicznych w innym oczywiście. Miejscu. Oczywiście. Ale my wróćmy do takiego, powiedziałabym, niechorobowego, takiego pielęgnacyjnego zadbania tak. o to, żeby te włosy się lepiej trzymały. Co zatem, pani doktor, musi być zapewnione? No bo tak, kosmetyki kupujemy do tej łąki głównie, do tej trawy, tak? A pani mówi, że najważniejsza jest ta bulwa tutaj. To prawda. W związku z tym, co powinnyśmy robić lub czego unikać, żeby tą bulwę pobudzić do prawidłowego funkcjonowania. Czyli tak. co jest niezbędne, aby włosy trzymały się na głowie. Oczywiście. Większość osób, w ogóle myśląc o włosach, zawsze skupia się na łodydze. No tak. Kupuje po prostu wszystkie półki prezent. Sklepowe nas też wabią oczywiście, tym. Oczywiście, bo jest bardzo dużo tych produktów. Natomiast dla nas najistotniej, tu w momencie, kiedy w ogóle mówimy o myciu włosów, powinniśmy skupić się na skórze, czyli dobieramy szampon do skóry, a nie do włosów. A szampony są do włosów, nabłyszczający, wyprostujący, i tutaj w tym momencie objętości. Powinniśmy się skupić na masce, która do rodzaju włosów. Natomiast szampony kupujemy głównie do skóry, tak? Ale jak tą skórę przygotować? Bo ja wczoraj, tak. nie dalej jak wczoraj, tak. wysłuchałam takiej reklamy. Ja słucham reklam. Tak. Słucham reklam, żeby nabyć zdania na temat tego, co się mówi i co tak. się dzieje na rynku. I nabieram jakoś tam poglądu na ten temat. I wczoraj wysłuchałam pierwszy raz w życiu, usłyszałam o kosmetyku, który nazywa się pre-szampon. Tak. I to sobie omówimy przy następnym programie. Czy pani nam wspomni o tym, co taki preszampon robi, bo może oczywiście. On na przykład przygotowuje tą skórę głowy. Preszampon to jest nic innego jak taki delikatniejszy peeling skóry głowy, czyli coś, co ma bardziej oczyścić, rozpuścić tutaj komórki naskórka przed szamponem, tak?
Czyli na przykład we Włoszech jest bardzo popularny właśnie przeszampon. W Polsce preszampon. Natomiast dopiero chyba wszedł, ja pierwszy dopiero, raz usłyszałam. Natomiast ja pracuję z preszamponem przynajmniej 7 lat. Więc widzicie, to nie jest żadna nowość. Warto mądrego posłuchać. Czyli nie lekceważyć tego preszamponu. Ale, pani doktor, myśmy... Tak. Bo powiedziała pani, że on jest takim delikatnym peelingiem, bo tak, tak, to jest tak samo jak ze skórą twarzy. Dokładnie tak samo. Mamy peeling, który jest bardziej agresywny i mamy środki eksfoliacyjne, które delikatnie ten stary na skórę usuwają. I my to w dużej mierze zaczęłyśmy robić na skutek wspólnego tutaj dbania o zdrowie i urodę. Natomiast moim zdaniem to mamy do odrobienia lekcję z dbaniem o skórę głowy, bo nam się to dbanie kończy tutaj. A to prawda. Nie jest tak trochę? To prawda, to prawda. Wszyscy... Tutaj już się nie zastanawiam. Tak. Czyli ja nie znam tego preszamponu, więc nie chcę do niego odnosić, ale mamy na rynku na przykład coś takiego jak peeling czyszczący. Mhm. Jak go po co go stosować, jak go stosować i jak często? Mhm. W ogóle na rynku jest bardzo dużo produktów, zresztą od kilku lat, bo wcześniej był z tym problem, natomiast teraz od kilku lat rzeczywiście jest bardzo dużo różnego rodzaju peelingów. No należy dobrać oczywiście taki peeling odpowiedni do skóry znowu, tak? Czyli do problemu skóry. Czyli osoba, która ma skórę przesuszoną, nie może kupować sobie peelingu dla skóry tłustej, które występują. Ja rekomenduję zawsze delikatne peelingi, czyli żeby samemu, jeżeli wybieramy... Ja go nie znam. Zaraz ten akurat peeling, ja go też nie znam, natomiast większość peelingów ma taki aplikator na końcu i on bardzo dobrze się nakłada. On chyba jest, tylko ja go źle odkręciłam. O! I bardzo łatwo on można... On jest rzeczywiście drobnoziarnisty. Drobnoziarnisty. No niemniej jednak najfajniejszymi peelingami są te zawierające kwasowocowe, delikatnie złuszczające. A, tak, jak eksfoliacja twarzy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście... Czyli są tak samo, podobnie jak do twarzy. Dokładnie są enzymatyczne, kwasowe i mechaniczne. I mechaniczne, tak. Juliczko, poproszę cię, bo się udyźdałam tym peelingiem. Natomiast jest bardzo dużo peelingów i przedszamponów, które wybieramy pod konkretny problem skóry, czyli dla skóry bardzo wrażliwej, dla skóry z łupieżem suchym, dla skóry, które ma łojotokowe zapalenie skóry. Czyli tutaj można wybrać, bo są na rynku takie specjalistyczne produkty, które można kupić zarówno w aptece, w drogeriach również, jak i w klinikach trychologicznych. I tutaj bardzo polecam. Ja bym powiedziała tak, jest mi, ja nie jestem przekonana i piszcie proszę, jeżeli mam rację, czy my w ogóle mamy świadomość, my jako my tutaj oglądający nas licznie, jaki my mamy stan skóry głowy? Nie, bo ja mam wrażenie, że my się temu niespecjalnie przyglądamy. I to każde łuszczenie traktujemy jako łupież, co nie jest prawdą. Dokładnie. Zaczerwienienia lekceważymy. Tak, to prawda. Drażnimy to kosmetykami, które nam podrażniają tą skórę. Albo co koleżanka zasugerowała, robimy. I sobie reklama, koleżanka. Natomiast ja zachęcam oczywiście sklepowa do trychologów, żeby zobaczyć sobie skórę głowy pod mikrokamerą, bo bardzo widać dokładnie taką skórę, jak wygląda przed wykonaniem peelingu, na przykład czy dobrego szamponu. A to mamy, bo tylko tego spod mikroskopu nie mamy. To daj to z włosami. Okej. Okay. To daj to, o. A to jest pokazana, taka ilustracja, w której po lewej stronie widzimy, jak myjemy ręką skórę głowy, a tutaj jak można umyć szczotką. Czyli rozumiem. To jest ilustracja sposób na usuwanie. Jak łatwo można wokół mieszka włosowego, tutaj ujścia mieszka włosowego. A zostawmy tę fotografię na ekranie na chwilę, bo my teraz gładko przejdziemy od peelingów, które usuwają nam zalegające na skórek, kwasów, peelingów czy preszamponów dobranych do swojej skóry głowy. Ja proponuję, że jeżeli mamy kłopot z włosami, to w każdym większym mieście jest gabinet trychologiczny. Katowice macie panią doktor na Panewnickiej. 201, tak. Panewnicka 201, klinika pani doktor. Wspaniałe rzeczy tam pani doktorowi, będziemy o nich też opowiadać. Czyli możemy to złuszczać mechanicznie, ale pani doktor też nam powie o metodzie nie tylko peelingowej, ale dużo prostszej, mianowicie związanej z naszym myciem głowy. Tak. To jest bardzo proste. Oczyszczamy skórę zalegającego na skórka. Na skórka. Mhm.
I w tej chwili na rynku jest bardzo dużo szczotek do mycia skóry głowy. One się nazywają scalp brush po angielsku. Mm-hmm. Bardzo często jest po prostu napisane na etykiecie wszędzie, w każdym markecie, Hebe, Sephorze, Douglasie można kupić. Oczywiście są różnego rodzaju. One nie mogą podrażniać skóry, tak? Czyli albo mają takie kuleczki na końcu, albo są z miękkego silikonu. Ale tak? Ostro zakończone. Tak, albo mamy nawet takie opatentowane przez Japończyków. Oni po prostu 12 lat pracowali nad specjalistyczną szczotką, która jest taką szczotką po prostu przebadaną na wszystkie sposoby. Pani doktor, czyli mam takie pytanie. Tak. Takie pytanie. Kupiłam sobie peeling. Tak. Zrobiłam sobie peeling, nałożyłam ten peeling na skórę głowy. Tak. I teraz czy ja mogę po tym peelingu taką szczotką ten na skórę jak ścierać? Jak najbardziej mogę. Mogę robić to zarówno po peelingu, jak i po prostu po szamponie. Mało tego, tą szczotką akurat, czy tego typu szczotkami, mogę to robić codziennie. Po prostu to jest wspaniały masaż skóry głowy, który rozluźnia nawet napięcia, które mamy w skórze głowy. Tak, to prawda. Tak? Ja dzisiaj zrobiłam to po raz pierwszy, po rozmowie z panią doktor, przy porannym myciu głowy. Tak. Nie stosowałam peelingu, bo bardzo wcześnie tu przyjeżdżam. Tak. Ale zrobiłam sobie masaż na szamponie. Tak. I słuchajcie, czułam się jak młody Bóg. Miałam tak rozluźnione napięcie, że pomijając już tą korzyść oczyszczenia naskórka, to było coś wspaniałego. A po drugie jeszcze, pani doktor, musimy to powiedzieć, że ten masaż szczotką skóry głowy wzmaga jeszcze ukrwienie skóry. Znaczy mamy same tak naprawdę plusy, czyli taką rozluźnienie, które jest bardzo istotne, tak odstresowujemy się, co jest bardzo istotne, pobudzamy mikrokrążenie, oczyszczamy bardziej niż palcami. Tutaj było widać to na tej ilustracji, jak paluszki działają same, a jak... Wcierają trochę tak, te... A jak tutaj, jak mamy takie malutkie igiełki. No i teraz mamy też na ilustracji, nie wiem, czy to można pokazać, jak podnosi się temperatura skóry. Można, to są te dwie głowy kolorowe. To są te dwie głowy i tutaj jest pokazane, jak przed i po wzrasta krążenie i krążenie krwi się poprawia. Ja dobrze rozumiem, że to krążenie nam poprawia życie, w osadzeniu się włosa, w brodawce. Tak, oczywiście. Natomiast podnosi się też temperatura skóry o 3 do 4 stopni. I tutaj też po pierwsze mamy lepszą cyrkulację w mieszku włosowym. Rozszerzają się naczynia. Rozszerzają się naczynia tutaj krwionośne, ale ponadto w tym momencie łatwiej dotrzeć wszystkim składnikom aktywnym właśnie do brodawki włosowej. I to jest najprostszy i najtańszy sposób na to, żeby poprawić sobie i samopoczucie, i lepsze oczyszczenie skóry głowy, i lepsze krążenie, i lepsze dożywienie. Ja jestem w szoku, jak bardzo znamiennie poczułam różnicę mycia głowy bez peelingu na razie. Tak. Sam dobry szampon, akurat użyłam roślinny, bez wielu składników, o tym powiemy. I zrobiłam sobie, ale ja jestem absolutnie pierdołą saską, pani doktor, dlatego że mój ojciec, który miał przepiękne włosy do ostatniej minuty swojego życia, piękne, srebrne, na szczęście to po nim odziedziczyłam, kręcone, gęste włosy, które układał w takie fale. I teraz w komunie, w głębokim PRL-u, mój ojciec używał takiej szczotki. Tak. Ona była niebieska. Tak. Jak ja zobaczyłam tę szczotkę w drogerii, to jak wariatka miałam łzy w oczach, bo to mi przypomniało ojca, który był aktorem, nosił peruki. Tak. Mnóstwo miał i peruk, i czapek, i kapeluszy na głowie kostiumowo. A jak na przykład miał silną perukę, to miał taką silikonową nakładkę. I mój ojciec przy każdym prysznicu szczotkował sobie włosy. Bardzo prawidłowo i tak powinniśmy taką robić. Taką najprostszą za 3,50 szczotką? Oczywiście, to dokładnie tak. Proszę. Bo tutaj tatusiu, nie trzeba wcale... Tak, oczywiście. Ja każdemu mojemu pacjentowi zalecam mycie skóry głowy właśnie szczotką, dlatego że chcąc, nie chcąc, po prostu już sobie pomagamy. Dziewczyny, pierwszy krok, jeżeli my nie mamy teraz, bo tutaj jest kilka ciekawych pytań. Tak. Jeżeli my nie mamy jakichś takich bardzo niepokojących objawów ze strony skóry głowy, a teraz pani się wytłumaczy z tych, co oczywiście tutaj tylko chcemy to robić pielęgnacyjnie, to od dzisiaj każda z was, a jest nas tutaj już
razem z YouTube'em ponad 1500. Każda z was sznuruje do drogerii i kupuje sobie dowolnie zaawansowaną szczotkę. Prostą marki Edzio, mój tata. Nawet są takie z masażerem, która po prostu pracuje. Może być taka, ja mam akurat taką, tą używam. Może być prostsza, łatwo się bardzo trzyma na palcach i ma też kształt dobrany. Niektóre są w ten sposób, czyli też bardzo, bardzo łatwe. I pani doktor tutaj ma szczotkę, która nam ułatwia sprawę, czyli jeszcze nam... masuje dodatkowo. O, jakie miłe. Bardzo. Nie, zabiorę ją pani. Bardzo proszę. Zabiorę ją. Ale bardzo proszę. Ja poproszę. Ale bardzo proszę. Jakąś trofiejną zdobycz muszę po programie mieć. Ale bardzo proszę. Słuchajcie, także w zależności od naszego zasobu kieszeni i ochoty na wyuzdanie, jeżeli chodzi o masę. Ale podejrzewam, że wiele pań ma po prostu w swoich szufladach jakieś szczotki. Teaser, czy jakieś takie szczotki, które używamy do... też nadają się do mycia skóry głowy. Tylko nie mogą kaleczyć. Tylko nie mogą kaleczyć, tak oczywiście. I nie mogą być ostre, tak? Tak, te są łatwe do tego, ale trzymania. Mój tata robił jeszcze jedną rzecz. Tak. I jestem ciekawa, co pani na to. Bo, czyli krótko mówiąc, mamy oczyszczone na skórę głowy, prawidłowo umytą skórę głowy. Tak. I mój tata po tym szczotkowaniu włosów miał taki perelowski płyn do włosów, który nazywał się Vegetal. Vegetal. Pani nie pamięta, pani za młoda. Zielony, on był z aloesem, ja pamiętam, ten płyn. Czyli nawilżający. Tak. I mój ojciec po umyciu głowy, wyszczotkowaniu, wcierał sobie ten Vegetal w skórę głowy. Tak. Czy to był archetyp dzisiejszej wcierki do włosów? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Czy to robić, pani doktor? Oczywiście, że tak. Ja jestem oczywiście wielką fanką peelingowania, czyli oczyszczania raz w tygodniu takiego profesjonalnego. No właśnie, czyli peeling raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Szczotkowanie oczywiście włosów, no i masaż nawet codziennie, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli, bo są osoby, które... Nie wszystkie myjemy głowy codziennie. Tak, ale nawet... I przy każdym myciu. Ale wcale nie musimy myć, żeby sobie zrobić masaż. To czyli przecież możemy sobie usiąść, bardzo rozluźnia tutaj napięcia w skórze głowy i pomaga nawet przy migrenach, więc myślę, że można... Myśmy kiedyś miały temat masaż widelcem i on był bardzo dobry, ten czepiec tak, nam Tak, oczywiście i to jest bardzo istotne. Każda z was, ja przyjadę i sprawdzę, od dzisiaj do mycia głowy używa szczotki. Tak skomplikowanej, czy tak dostosowanej, tak. Jak sobie tylko życzycie, od szczotki modelu Edzio, czyli mój tata, do szczotki z masażerem, którą ukradnę pani doktor. Tak, oczywiście. Peelingujemy skórę głowy, czyli pozbawiamy ją martwego naskórka. Robimy to raz w tygodniu. I tutaj jak najbardziej, bardzo dobrze myjemy te ujścia mieszków włosowych, które bardzo często... Ale myjemy. Myjemy, czotko. Tak. Czyli robimy sobie... Delikatnie oczywiście masujemy, czyli to nie chodzi o nie jakiś... Nie paluchami. Że to nie chodzi o jakiś mega mocny ucisk, tylko bardzo delikatnie. Tak, to delikatnie. No, to chodzi... Nie orzowałam tak bez opamiętania. To jasna sprawa. Czyli każda z nas od dzisiaj, i wszystkim to mówicie dookoła, wnuczkom, córkom, zięciom, bo to jest też znakomite ale do jak męskiej najbardziej. Głowy. I zresztą mężczyźni bardzo lubią w ten sposób myć głowę, dlatego są nawet czarne, specjalne czy granatowe dla mężczyzn w sklepie, więc bardzo męsko wyglądają, dlatego że to jest codzienna praca nad tym, żeby włosy były lepsze. No bo wiemy, że to... Bo my mamy jako w ogóle ludzie takie napady, takie akcje, że teraz będę robić codziennie i oczywiście słomiany zapał, tak? Natomiast jeżeli będziemy mieć taką szczotkę w łazience i będziemy to robić na bieżąco, to naprawdę i nauczymy się tego robić zawsze i codziennie, to nie będzie problemu. Mamy, tak, pani doktor, deklarację, że wszystkie sznurują po szczotki do mycia włosów. Bardzo się cieszę. Podsumowując. Tak. Czyścimy z martwego naskórka. Tak. Raz w tygodniu peeling. Tak. Każde mycie głowy szczotką, a nie paluchami. Tak. I po przygotowaniu skóry, osuszeniu lekko włosów, wcierka, model Edzio. Wcierki są bardzo różne, o tym powiemy przy okazji kosmetyków oczywiście do włosów. Z tym, że zawsze wcierkę dobieramy już indywidualnie, tak? Czyli one jest tak dużo preparatów, które można dostarczyć do brodawki włosowej. Niemniej jednak, żeby sobie też nie zaszkodzić, wiadomo. Następny program. Dobrze. Doktorka kochana, następny program, bo my mogłybyśmy tutaj dwa tygodnie. To prawda, ja bym tu mogła rozmawiać. Słuchajcie, zobaczcie, najprostsza sprawa. Myjemy szczotką, peelingujemy wcierka. Krok pierwszy. A potem pani doktor przyjedzie i omówimy kosmetyki. Dziękujemy bardzo pani doktor za wspaniałe wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Ja od dzisiaj, to zmieniła pani moje życie. Och.